Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kenda Football TV. No i jak wiecie, albo może nie wiecie, moim skrytym marzeniem na YouTubie jest bić 400 subskrypcji. 2 lata temu wbiłem 300 i suby zaczęły coraz wolniej lecieć, bo nie nagrywałem filmów, po prostu nie miałem pomysłów. Straciłem głowę tego wszystkiego. A więc teraz, żeby szybko wbić te 400 subów, zrobię taki gruby konkurs mordeczki, nie? Ale zobaczcie sami, tutaj jest do wygrania 20 Arnoldów Pro oraz 4 miliardy mordeczki, kurwa. Musicie wziąć udział, bo tak się można wzbogacić. Ja co odcinek mówię, chuj tam z tym, że to mówię co odcinek. Ale to muszę to powiedzieć, bo to bardzo ważne. 4 miliardy do wygrania oraz 20 Arnoldów. I teraz mam dla was takie jeszcze info szybkie. Wyniki tego konkursu pojawią się dopiero wtedy, gdy na moim kanale będzie 385 subów. Wtedy do 400 już będzie z górki, bo 15 będzie brakować. Czyli jakoś tam tego dojedziemy. Bardzo was proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli wyniki konkursu na 4 miliardy 20 Arnoldów Pro 99 pojawią się, jeśli na moim kanale będzie 385 subów. Zasady konkursu są bardzo proste, mi tak mi się wydaje. No, jeszcze takich prostych nie było, co mi się zdaje. Napiszcie w komentarzu biorę udział oraz którym zdaniem, nie, co ja pierdolę, oraz który klub waszym zdaniem jest lepszy. Napiszcie tak, biorę udział na sam początek, no i oczywiście waszym zdaniem, który klub jest lepszy, Barcelona czy Juventus. Napiszcie w komentarzu, który klub jest lepszy według was, Barcelona czy Juventus. Oczywiście jeszcze napiszcie, biorę udział. Wtedy ten komentarz będzie, jeśli komentarz będzie edytowany, nie bierze udziału oczywiście, z góry mówię. Pamiętajcie, 4 miliardy do wygrania, 20 Arnoldów, wyniki pojawiają się dopiero, jak będzie na moim kanale 385 subów. Zasady konkursu takie, że piszecie biorę udział oraz który klub waszym zdaniem jest lepszy, Juventus czy Barcelona. Trzymajcie się, no i cześć, życzę powodzenia, każdy kciuki trzyma za siebie, wyniki dopiero jak na moim kanale będzie 385 subów. Na razie mordeczki, siema.